Minęła 12:30, czas na serwis informacyjny. Natalia Rzeźniczak, witam i zapraszam. Republika odniosła spektakularny sukces 11 listopada, uzyskując rekordowe wyniki oglądalności, 6,54% udziału w rynku. Przewaga nad głównym konkurentem TVN24 wyniosła aż 1,25%, co stawia nas wyraźnie przed pozostałymi stacjami informacyjnymi. Dziękujemy naszym widzom za zaufanie i nieustanne wsparcie. Każda wpłata na rozwój Republiki przybliża nas do dalszego budowania naszej telewizji. Zapraszamy także naszych widzów do współtworzenia jej z nami. Gazeta Polska w najnowszym numerze ujawnia kulisy sprawy związanej z Piotrem Gajewskim, ojcem posłanki Kingi Gajewskiej i teściem wiceministra Arkadiusza Myrchy. Jak ustalili autorzy artykułu, Gajewski, obecnie przedsiębiorca działający w sektorze złota i nieruchomości, miał w drugiej połowie lat 80. być oskarżony o zacieranie śladów po morderstwie dokonanym przez jego braci. Przed Ministerstwem Sprawiedliwości jest nasz reporter Daniel Machnowski. Witaj Danielu, powiedz proszę, dlaczego dziennikarze zainteresowali się życiorysem ojca posłanki Koalicji Obywatelskiej? To jest pokłosie afery z oświadczeniami majątkowymi Kingi Gajewskiej. Przypomnę, że posłanka Koalicji Obywatelskiej w rejestrze korzyści nie uwzględniła domu w Błoniu o wartości 700 tysięcy złotych. Po medialnych doniesieniach posłanka uzupełniła rejestr, wpisała dom o wartości 700 tysięcy złotych, argumentując tym, że była to darowizna od rodziców. I właśnie wtedy dziennikarze Gazety Polskiej zaczęli sprawdzać, czy było to możliwe, czy rodziców Kingi Gajewskiej stać na tak hojny prezent, i zaczęto sprawdzać przeszłość, między innymi ojca posłanki. I w czasie tego sprawdzania wyszło na jaw, że w połowie lat 80. wujkowie Kingi Gajewskiej dokonali napadu na transport czekolady, która miała trafić do sklepów w Tarnobrzegu. Ponadto uprowadzili i zakopali żywcem 24-letniego kierowcę. W zatajaniu tych śladów zbrodni pomagał ojciec Gajewskiej, Piotr, który miał również odprowadzić skradzioną ciężarówkę do Piotrkowa Trybunalskiego. Tak wynika z artykułu Gazety Polskiej. Dlaczego ta sprawa wyszła na jaw? Ponieważ jeden z wujków Kingi Gajewskiej, który dokonał napadu, handlował nielegalnie właśnie tą skradzioną czekoladą. Ponadto znaleziono również notatnik, gdzie było szczegółowo rozpisane, jak dokonać tego napadu i jak zacierać ślady. I właśnie w tym zacieraniu śladów pomagał ojciec posłanki Gajewskiej. Miał trafić do więzienia, ale uratowała go abolicja ogłoszona w 1986 roku, ale to wszystko, co wydarzyło się w 1985 roku, zostało w aktach. Część została wygumkowana, próbowano wygumkować te niewygodne fakty z życiorysu Piotra Gajewskiego, ale tutaj dziennikarze Gazety Polskiej dotarli do szczegółów tego śledztwa, do szczegółów tego napadu. Oczywiście posłanka Kinga Gajewska nie może ponosić konsekwencji tego, co robił jej ojciec w przeszłości. Dzieci nie mogą ponosić konsekwencji czynów swoich rodziców pod warunkiem, że nadchodzi jakaś refleksja z każdym kolejnym pokoleniem, a biorąc pod uwagę to, że Kinga Gajewska słynie z agresywnego, ostrego języka wobec swoich oponentów politycznych, również za pomocą gestów wyraża swoje agresywne podejście do przeciwników politycznych. W internecie można znaleźć bardzo szybko nagranie, w którym mówi wprost, że rozliczy swoich przeciwników politycznych i wykonuje gesty podrzynania gardła, więc z tą refleksją różnie tutaj bywa. Jednak nie zmienia to faktu, że to jest kolejny niewygodny fakt z życia posłanki Gajewskiej, a także jej rodziny. A przypomnę, że cała ta sprawa rozpoczęła się od oświadczeń majątkowych, a także pobierania różnego rodzaju uposażeń na dodatek mieszkaniowy dla Kingi Gajewskiej, a także jej męża Arkadiusza Myrchy, pomimo tego, że mieszkają w Warszawie, pomimo tego, że posiadają dom w Błoniu, to pobierają dwa dodatki mieszkaniowe na wynajem mieszkania w stolicy. I od tego w zasadzie rozpoczęła się cała afera, i to, że
dziennikarze dotarli do niewygodnych faktów z życia ojca posłanki. To jest właśnie pokłosie tej sprawy. I to był Daniel Machnowski, któremu dziękujemy za relację, a my zmieniamy temat i wracamy właściwie do wczorajszego święta. Morze biało-czerwonych flag, starsi, młodsi i rodziny z dziećmi, wszyscy z Polską w sercu i poczuciem dumy. Przez Warszawę przeszedł wczoraj Marsz Niepodległości, coroczna manifestacja patriotyzmu i umiłowania wolności. Z całego kraju do stolicy przyjechały także kluby Gazety Polskiej, aby wspólnie uczcić 106. rocznicę odzyskania niepodległości. Według analiz Republiki wzięło w nim udział co najmniej 350 tysięcy osób. Marsz Niepodległości tradycyjnie wyruszył z ronda Romana Dmowskiego. Wpierw jednak odśpiewano hymn państwowy. Złożył się z narodem. Wśród tysięcy biało-czerwonych flag dało się dostrzec także flagi Stanów Zjednoczonych, a w oczy rzucały się transparenty klubów Gazety Polskiej. Klubowicze, by uczcić niepodległość, przybyli do stolicy z całej Polski. Przyjechało kilkadziesiąt tysięcy klubowiczów. Nawet po kilka autokarów z jednego miasta. Jak tylko będę miał możliwość, to planuję przyjeżdżać. Wreszcie upominamy się o chrześcijańską Polskę. Wzruszające momenty, zwłaszcza teraz, przy tej modlitwie za ojczyznę. Piękne chwile i chyba niezapomniane. Marsz Niepodległości jest największą manifestacją patriotyczną na świecie. Kochasz Polskę? Tak. Nie zabrakło gestów sympatii i wsparcia dla naszej stacji, za co dziękujemy. Część uczestników marszu nie kryła żalu do rządzących za obecną sytuację w kraju. Rząd pluje na to, niszczą wszystko, zmieniał historię w szkołach. Niszczą polskie fabryki, po prostu działają na niekorzyść Polski. Wbrew opiniom kreowanym przez środowiska lewicowo-liberalne, w Marszu Niepodległości biorą udział patrioci, kochający swoją ojczyznę. Synem, tak. Dzień dobry. Cieszysz się, że tutaj jesteś? Tak. Pozdrawiamy dziadków. Tak? Mamy. Cieszycie się, że jesteście na tej wielkiej patriotycznej imprezie na marszu? Tak. Wspieramy Polaków. Wydarzenie zakończyło się na błoniach Stadionu Narodowego. Łukasz Żmuda, Republika. 11 listopada to bez wątpienia najważniejsze polskie święto. Premier Donald Tusk nie uczestniczył w państwowych uroczystościach ze względu na planowy zabieg medyczny. Taką informację podało Centrum Informacyjne Rządu, nie podając jednak szczegółów. Poinformowano jedynie, że Donald Tusk wróci do pełnienia obowiązków służbowych w najbliższą środę. Internauci wietrzą spisek, ponieważ wtedy, kiedy premier miał przechodzić zabieg, wrzucał do sieci zdjęcia ze swoim wnukiem. Ponadto ludzie doskonale pamiętają, że na tegorocznych państwowych uroczystościach Konstytucji 3 maja również nie był obecny. Być może premier bał się spotkania z rodakami, którzy wygwizdali marszałka Szymona Hołownię. Premier Tusk już nieraz najpierw coś mówił, a potem starał się wmówić opinii publicznej, że tego nie mówił. Albo miał na myśli zupełnie co innego. Za szefem rządu cały czas ciągną się jego słowa z miesięcznika Znak, kiedy wyznał, co sądzi o polskości. Polskość to nienormalność. Takie skojarzenie narzuca mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. Polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch buntu. Historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze. Wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnej ochoty dźwigać, a zrzucić nie potrafię. Nie chcę mimo wszystko. Wypaliły znamie i każą je z dumą obnosić. Jakaś część Polaków nie chce być już Polakami, chciałaby się rozpłynąć w tym takim wielkim europejskim państwie, tylko mam dla nich bardzo złą wiadomość. Tak naprawdę oni, wierząc w to, że zostaną kimś w rodzaju takich wiceniemców w tej wielkiej europejskiej rzeszy, nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest oferta, która jest skierowana tylko dla tych gubernatorów na Polskę. Przywołuję żołnierzy wyklętych i działaczy ruchu oporu. Nieobecność premiera Tuska na dwóch wielkich państwowych świętach to symbol jego polityki. Aktywność w mediach społecznościowych jest zawsze łatwiejsza niż spotkanie z wyborcami twarzą w twarz. Paweł Błoch, Republika. Przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych na ręce Andrzeja Dudy złożył Polakom najlepsze życzenia z okazji Święta Niepodległości. O wieczornej rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem poinformował Andrzej Duda, który dodał, że spotka się z nim jeszcze przed zaprzysiężeniem Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, które odbędzie się w styczniu. Chciałem wszystkim moim rodakom przekazać także, bo zostałem o to przed momentem poproszony, najlepsze życzenia od pana prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Przed momentem dosłownie odbyłem rozmowę z panem prezydentem
dzwonił po to, żeby złożyć życzenia w związku z naszym świętem, z naszym Dniem Niepodległości. Prosił też, żeby podziękować Polakom za wsparcie, przede wszystkim tym Polakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, którzy głosowali w wyborach. Powiedział, że wie o tym, że znakomita większość Polaków w Stanach Zjednoczonych, Polonii, tak zwanych polskich Amerykanów, zagłosowała na niego. Ustaliliśmy też z panem prezydentem w tej rozmowie, że spotkamy się jeszcze przed objęciem przez niego oficjalnie urzędu, czyli przed zaprzysiężeniem. Mocne słowa J.D. Vance'a, przyszłego amerykańskiego wiceprezydenta, o sojusznikach z Europy. Republikanin przypomina, że sojusz z Ameryką opiera się zawsze na fundamentalnych zasadach, w tym wolności słowa, i nie ma miejsca dla krajów, które tej zasady nie przestrzegają. A polski rząd ma z praworządnością poważny problem, na co sam Vance już wielokrotnie zwracał uwagę. J.D. Vance, wiceprezydent-elekt, stawia sprawę jasno. Nowa amerykańska administracja będzie wymagała od swoich sojuszników respektowania wolności słowa, w pierwszej kolejności od krajów europejskich, w tym Polski. Amerykańska potęga opiera się na pewnych zasadach, a jedna z nich mówi: szanuj wolność słowa. Dotyczy to zwłaszcza naszych europejskich sojuszników. Nie mówię o jakichś prowincjonalnych krajach, ale europejskie kraje powinny dzielić amerykańskie wartości, zwłaszcza w tak podstawowej kwestii jak wolność słowa. Rząd Donalda Tuska ma jednak z praworządnością poważny problem. Jesteśmy na żywo, to jest transmitowane w tej chwili na całą Polskę i cała Polska widzi, że pan mnie dotyka. Choćby regularnie nie wpuszczając Republiki na swoje konferencje prasowe. J.D. Vance jest poważnie zaniepokojony sytuacją w Polsce od czasu przejęcia władzy przez rząd Donalda Tuska. Tak w styczniu pisał na portalu X. Do niedawna Polska miała konserwatywny rząd. Stosując dużą presję dyplomatyczną i ekonomiczną, administracja Bidena i wiele krajów europejskich atakowała ten rząd jako antydemokratyczny. Ten rząd został niedawno zastąpiony przez globalistyczny, liberalny rząd, który teraz aresztuje swoich przeciwników politycznych i zamyka debatę publiczną. Brzmi znajomo? W imię ochrony demokracji wykorzystują twoje podatki, aby atakować rząd, który był naszym wielkim sojusznikiem. A takie działanie rządzących naraża na niebezpieczeństwo wszystkich Polaków. Byłoby szaleństwem, gdybyśmy wspierali sojusz wojskowy, jeśli nie będzie on szanował wolności słowa. A w obliczu rosyjskiej agresji sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa Polski i państw naszego regionu. Mrzonką jest, jak wydaje się niektórym, że dzisiaj Europa jest w stanie zapewnić sobie sama bezpieczeństwo. Zasoby chociażby amunicji w Europie wystarczyłyby zaledwie na kilka dni tak naprawdę walki na froncie obrony Ukrainy przed rosyjską agresją. To, jak Platforma Obywatelska dzieli Polaków, widać było dobrze podczas spotkania Rafała Trzaskowskiego z amerykańską Polonią. Obecny prezydent stolicy ma ambicje, by zostać głową państwa. Żeby Polak na Polaka mówił, to różniemy w ataku. Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego nie ma ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie? Najwspanialszego polskiego prezydenta! 7 600 000 ludzi! A teraz traktujecie jak śmiecie! Donald Trump dąży do dobrych relacji z Polską, ale konieczne jest przywrócenie w naszym kraju praworządności i szanowanie wolności słowa. Marcin Szewczak, Republika. Senator z Florydy Marco Rubio najprawdopodobniej zostanie nowym sekretarzem stanu USA. Według nieoficjalnych informacji amerykańskich mediów, prezydent-elekt Donald Trump już podjął taką decyzję. 53-letni Marco Rubio jest członkiem Senatu od 2011 roku. Według amerykańskich mediów Trump pierwotnie rozważał go jako swojego wiceprezydenta. Rubio popiera negocjacje, które jego zdaniem mogą zakończyć konflikt na Ukrainie. Sekretarz stanu w amerykańskiej administracji prezydenckiej to odpowiednik polskiego ministra spraw zagranicznych. Odpowiada więc za relacje z innymi państwami i kształtuje politykę zagraniczną prezydenta Stanów Zjednoczonych. I tą informacją kończymy serwis. Ja dziękuję Państwu za uwagę, ale zapraszam do pozostania z Republiką, bo za moment przywita się z Państwem Emilia Wierzbicki.